No i robią pół na, na, na tą politykę, tą wypy, politykę, naprawdę. I tak oni zrobią tak, jak, tak jak y, rząd chce i tak y, po prostu oni, tylko my jesteśmy takimi marionetkami. Naprawdę to, co się tutaj dzieje w Polsce, to, to jest po prostu masakra. Kiedyś, po, kiedyś patrzyłem y, na te głupie produkty, jak idę do sklepu czy gdzieś, one były o 80% tańsze. To to, było, się ja wybrzmiać słowa? Które nie doceniają do nas, osoby nie doceniają tego, co mają. I po prostu cieszyć się życiem, że jest się zdrowym, że, że mówię, że, że gdzieś mają okazję wyjść, gdzieś pojechać. Takimi małymi rzeczami, które na co dzień ludzie nie dostrzegają takich małych rzeczy. Cześć, Alan. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. To na początek, ile masz lat? Bo już 30 chyba, nie? No, ale, ale, czy to ważne? Nie <laughs> wygląda na 30 się nie czuję. Nie czujesz się? Nie, absolutnie. Ja się czuję na 22, 3 Waga? Waga? Obecna. 89. Wzrost? Metr czy jakiś casting wprowadzić czy co? Tak. <grywa> na co? <grywa> no na razie odpowiedz, co, co no. No, około 90. Czy... Najważniejsze wartości moralne, trzy. Zasady, jakie są Jakimi się kierujesz? Lojalność. Lojalność, kurde... To jest taka najbardziej. Nie wiem, no, dla mnie to jest taka chyba była najważniejsza cecha. Jakie masz wady? Wady? Nie masz? Mam, ale nie wiem, jak to nazwać. Spóźniasz się. To też. Zapomniałam. Ale to nie jest chyba wada. <grym> <grym> nie, <grym> jest chła, nie jest chyba. Szczęśliwi <grym> czasu nie liczą. <grym> to zalety, dawaj. Jaką mam wadę? No bo nie wymyślisz, dawaj zalety. kurwa też mi tak ciężko mówić o sobie. Dlaczego? No, no ciężko mi jest mówić o sobie. No, nie lubię gadać o sobie. No dobra, no to największe marzenie i cel. Bo już wiele osiągnęłeś. no A drugie to jest, miałem, miałem lecić do Stanów, ale m, z racji tego, że moja najbliższa walka to będzie moją no, moja najcięższą walką w karierze. Najcięższą, jaką miałem w życiu. I, i to nie pod względem sportowym. Czy, czy, czy zasięgowym, ale pod względem mentalnym i żebym sobie to po prostu umiał w głowie poukładać. Ale niedługo się kibice dowiedzą, hmm, jaka to będzie walka. Fame Friday Arena, tak? To będzie... Ten... No, jeszcze, no jeszcze to nie jest potwierdzone, ale... ale Takie domniemanie. Ale ale tak, tak, ale tak, ale w zasadzie tak. Okej. Okay. Największy lęk? Węża. Boisz się węży? Mhm. Czemu? No, boję się po prostu, Przyłamałem miałem taką fobię e, pająku, pająków. Arachnofobię, e, no. No i miałem taką fobię, bo chodziło o pająki, a, a w pewnym momencie ją przełamałem, bo był pokaz pająków w Pałacu Kultury była taka największa tarantula jak moja ręka, no, i może nawet większa i ją na ręku. Tak? No I no i tak, a tak mi się trzęsła ręka, ale potem już spoko, już było, nie? Nie na słodko śniadanie, czy wytrawnie lubisz? Wytrawnie. Takie szybkie strzały. Od czego jesteś uzależniony? Od sportu. I od konsoli, od muzyki. Nie potrafię żyć bez muzyki. Żałujesz czegoś w życiu? Tak. Chcesz powiedzieć? Że więcej czasu nie spędzałem z mamą. Kim chciałeś zostać, gdy byłeś dzieckiem? Z piłkarzem. No to może już niedługo spełnisz troszeczkę te ambicje, <noise> tak. no bo ogłoszony zostałeś wczoraj chciałem na Chciałem grałem w piłkę zawodowo, chciałem być piłkarzem, ale wybrałem sport indywidualny. A na jakiej pozycji będziesz grał na mów? W zasadzie chyba na każdej pozycji. Filip jak będzie dobrym kapitanem? Sąd? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Chociaż jak ktoś mogę go zastąpić. Bardzo dobrze. <noise> o proszę. Ale no, wicekapitanem, jak coś. no tak. Jak dostanę, nie daj Boże, że zostanie kondurnie, co się stanie. To by było, oczywiście, nie wybrzeć te słowa. Sądzę, że jestem takim, taką osobą, że potrafię, potrafię podnieść drużynę i chyba wiem, jak to się robi też e, na duchu, żeby tak, że też uwierzyła w siebie. Czujesz się doceniony? Nie zawsze. A w jakich przypadkach nie? Jeżeli chodzi o walki czy życie też, prywatne? No głównie, głównie o, o walki. O, jeżeli chodzi o życie prywatne, to mm, ludzie mnie doceniają. Ludzie, widzę te wiadomości tak dalej, chociaż nie jestem w stanie na każdy odpisać, ale widzę, na, widzę, jak ludzie do mnie piszą i tak dalej, żebym się nie zmieniał. Do, podoba im się moja osoba. E, I po prostu widzę to widzę to w ludziach, że i mam u nich takie wsparcie, i to mi się też podoba. Nawet przy ostatniej walce z za, za Dymą którą sądzę, że wygrałem, e, widziałem w, w ich odczuciu i w ich energii i, i to i widziałem w ich, w ich to wsparcie, że, 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 jednak, że jednak mam za sobą te, mam za sobą tą, jak to się mówi w Adache, mam za sobą tą, tych, tych ludzi, że e, czuję, że oni mnie też niosą, nie? Czuję po prostu w nich to wsparcie. Chciałbyś rewanż z Tomkiem? To na pewno. A uda się? Jak myślisz? To, jest to kwestia czasu jest. Teraz jak z Tyborim obstawiasz? O, w ogóle oglądałeś tą walkę, tak, jak walczył z Piotrkiem? Tak. No, ciężko, ciężko, ale też walka do, do oceny z tego względu, że e, ten parę razy obalił, ten znowu bez zadyma był, był dużo bardziej aktywny w stójce. Nie był tak aktywny w stójce, jak ten na pewno. Tu był bardziej, dużo bardziej aktywny w stójce. Ten już się też trochę złaniał na nogach m, Tybori. Z drugiej strony nie wiadomo, czy to było ze zmęczenia, czy to po prostu było po ciosach. A zaskoczył Cię ten werdykt? Tak, tak, zdecydowanie. To Ty dla kogo byś punktował? Ciężka była ta, ta, ta walka do ceny, ale ja tu chyba bardziej stawiałem na, na Tyboriego. No i teraz. Chociaż z drugiej strony bardzo były też aktywne. Jeżeli chodząc po ocenie mojej walki, to mógł też wygrać za Dyma. bo kurczę, były dużo bardziej aktywne w stójce. Znowu Tyburski tam parę razy obalił. Prawda? Eee, I nie był tak aktywny w parterze, tak jak znowu jak ja. Sędziowie popełnili błąd u ciebie przy werdykcie? Sądzę, że tak i to nie była tylko moja cena, też głównego sędziego. Idziesz na najbliższe wybory? Nie, jest to no, robię pół na, na, na tą politykę, na tą, tą politykę, naprawdę. I tak oni zrobią tak jak, tak jak y, rząd chce, i tak y, po prostu oni, tylko my jesteśmy takimi mario, marionetkami. Czy się wkurza? No wkurza mnie to, dlatego ja wypierdam. Jeżeli dalej tak będzie, tak jak. Tak? tak wyprowadzasz się jest. z tak, Polski? No, planuję kupić dom w, w Hiszpanii. Jeżeli dalej tak będzie, e, to wynajmę jeden dom tutaj, który właśnie niedawno e, kupiłem. Tak więc wynajmę, wynajmę go i kupię po prostu w Hiszpanii. Bo tu naprawdę to, co się tutaj dzieje w Polsce, to. To jest po prostu masakra. Kiedyś, kiedyś patrzyłem, mn, na te głupie produkty, jak idę do sklepu czy gdzieś, one były o 80% tańsze. Naprawdę, to idziesz i teraz nie wiadomo, czy się stołować, jak to się mówi w restauracji, czy sobie kupować rzeczy w, do domu i kupować samemu. Z drugiej strony, jak mam sobie gotować dla siebie tylko samego, no to no, wolę po prostu coś zjeść w, na mieście. I tym bardziej, że też, też jest mniej, dużo mniej czasochłonna. A jeżeli chodzi o związki, właśnie, mówisz samemu gotować, bo ty jesteś takim cały czas. Nie z... jestem w Tak. Nie byłem w związku ostatnio, ale już nie jest. Dlaczego? Nie nadajesz się do związków? Partnerka powiedziała moja, że nie. <grym> że się nie nadaje. Może o. No? Mówiłaś mi o, wadę, o wadzie, no? Jestem może niezdecydowany. O. Taka okay. moja wada, że chyba też to, to właśnie przez ten pryzent może jestem niezdecydowany. Tak, i moja partnerka poprzednia to powiedziała, że jestem niezdecydowany. Może racja, może racja. Może to też przy taki, że wszędzie mnie pełno. Wszędzie dziś jestem. Jeżdżę, kurde, nie umiem się usiąść na na, na jak to się mówi, na No nie potrafię. Przez to, jakie życie prowadzę, nie potrafię e, się na dół. E, I jak ci to powiedzieć, tak, tak, mnie, tak, takie mam życie po prostu, że ciężko mi wytrzymać, po prostu ciężko mi jest usiąść na miejscu. I e, wiem, że przez ten najbliższy czas taki tak będzie. Po prostu dużo u mnie się dzieje i nie każda moja partnerka, e, jaka może będzie przyszłościowa, będzie w stanie to zaakceptować. Jedna to zaakceptuje, okej, okay, masz taką pracę, jeździsz, dużo ciebie nie ma, inna mówi, kurde, no nie zgadzam się. Chciałbym, chciałbym, chciałbym żeby było, żeby, żeby ciebie po prostu było więcej w domu, żeby był po prostu bliżej mnie. A może otwarty związek tak jak Gimper ze swoją no dziewczyną? Nie, no to otwarty związek, co kurde. No... Jaką, jakie masz zdanie na ten temat? No to jest bardzo nie... No, Ja nie lubię się dzielić. Okay. Jak byś ocenił zachowanie Fabijańskiego ostatnio? Nie wiem, czy widziałeś. Nie, nie widziałem, wiesz, nie widziałem. To może przytoczyć i wyszedł po prostu tak. i chyba no. wodą na Boxdela wyszedł z face to face'a z Filipkiem. Ciężko jest też, kurde, w, wiesz, jeżeli kurde, w dana osoba wchodzi ci w życie, w, w, z butami w twoje życie, to każdy, to też trzeba się odpowiednie przyciski do tego. Ja akurat mam wyjście na nie, w to, co mówią, hmm. w to, co mówią ludzie i tak dalej. Dużo osób też mnie, kurde, wiesz, hejtuje, że, że, nie, że powinienem zrobić tak, powinienem zrobić tak. Ja mam swoje życie, ty masz swoje życie. Ja powinienem, kurde, każdy powinien żyć swoim życiem. Oczywiście możemy się podtoić parę razy, możemy popełnić błędy, ale gdybyśmy tych błędów nie popełnili, w życie byśmy się nie nauczyli. Tak? Tak, że. No i to jest właśnie o to chodzi, to jest życie, to jest twoje życie i ty żyj jak tobie się podoba. Więc Sebastian żyje tak, jak jemu się podoba. I też może przez pryzmat tego, to się u, u niego wydarzyło w życiu, pewnych rzeczy może nie potrafi przełknąć. I może to jest taka jego, takiego kurde, jego tarcza, że powinien może, że wiesz, tym się po prostu broni, że tak ma taki system obronny. Ja akurat, wiesz, zęby zjadłem na tym całym hejcie. Mogę, mogę tak powiedzieć, już 10 lat prawie ponad siedzę w tym show biznesie, jak to się mówi, zęby na tym zjadłem, więc wiemy, wiemy jak to się po prostu powinno się po prostu, wiesz, zachowywać w pewnych momentach. Czy masz takie metody, jak do walki się przygotowywać mentalnie, jakieś rytuały swoje i po Powiem Ci, że do tej walki ciężko mi będzie jakikolwiek rytuał obrać, naprawdę. A to ciekawe, ciekawe, jesteśmy no. ciekawi, co, kto to będzie. No nawet jak o tym mówię, to chce się płakać po prostu, nie? Ale no trzeba będzie zagryć zęby i przygotować się, nie? Czyli faktycznie najtrudniejszy rywal, skoro tak to oceniasz. A najtrudniejsza Twoja kontuzja w karierze? Chyba teraz była. Noga? No, naprawdę. Noga mi jeszcze nie doszła do, do, do pewni, jak to się mówi, zdrowia, ale robię wszystko, żeby po prostu, żeby ją zrehabilitować, żeby wyjść na 100% do tej walki. Najlepsza rada, jaką od trenera dostałeś, stałeś, to? Rada? Tak. Baw się. Baw się. Wygrać, bo, to jest, no. bo walka to jest tak naprawdę zabawa i to jest taka wisieka na torcie poprzez tych całych swoich przygotowań. Wygrać na punkty czy przez knockout? Nie chcę już zostawiać decyzji sędziego, bo wiem, że ja zawsze jest skrzydzony na punktacji, więc wolę to rozstrzygać przed, przed czasem. czasem. Pieniądze dają szczęście? Tak. Trening rano czy wieczorem? O, I rano, i wieczorem. O czym najbardziej lubisz rozmawiać? O życiu. Lubię się dzielić. Yy... Nie to, że pomysłami, ale przeżyciami, kto ma jakie przeżycia. Bo jednak życie to jest interesujący temat. Sądzę. A jakie wyzwania napotkałeś na swojej drodze, które Cię ukształtowały najbardziej? Jakbyś sobie tak mógł przypomnieć. Jeszcze raz. Wyzwanie, które najbardziej Cię ukształtowało. Wyzwanie? Albo jakaś trudność, którą napotkałeś. Sądzę, w życiu. że walki, walki, treningi. to kształtuje człowieka. Mnie, przynajmniej mnie mega, mega to wykształtowało. Z tego względu, że nabrałem takie też pokory w życiu. Pokory, taki też nabrałem w życiu właśnie. Najlepszy freakfighter w Polsce, według Ciebie? Ja. <laughs> może niedoceniony i nieoszlifowany, ale <laughs> nie wiem, żartowałem. Dlaczego żartowałeś? No dobrze, trzeba nie o wiem. sobie dobrze myśleć. Czy ja o sobie myślę pozytywnie. A po co walczysz? Chwała, pieniądze czy może pasja? Pasja i pieniądze. To ranny ptaszek, czy nocny marek jesteś? Nocny marek, przez to, jakie życie też prowadzę, no. jestem też takim nocnym markiem z tego względu, że weekendami jeżdżę po klubach, i grałem po całej Polsce i ten zegar, kurde, czy zegar mi się trochę przestawił. Tym bardziej, że teraz jest gorąco i ciężko mi jest po prostu zasnąć. Ja po prostu nieraz wyjeżdżam sobie po prostu parę rundek, chcę zrobić po mieście, idę na jakiś spacer i nie śpię do drugi, bo po prostu też nie mogę zasnąć przez to, co się dzieje za oknem. No i dodatkowo też chyba mówiłeś w wywiadzie dla transportu, że ty czasem w samochodzie nawet potrafisz spać. Tak, bo jak jeżdżę trasy, to jeżdżę też często gęsto sam. I po prostu, jak kawy już mnie nie stawiają na nogi, no to i czuję, że mi się oko zamyka, to nie chcę, jak coś mi mówi, kusić w losu i zjeżdżam na pobocze, Mam poduszki w samochodzie i komaryk. Zawsze jakieś wyjście, no ale to y, na pewno nie jest taki typowo sportowy tryb życia, nie? Jak Ty to w ogóle łączysz? Staram, że... się, staram się to łączyć z tego względu, że no, mam, ten, mam ten komfort, tak jak wiem, że dużo innych chłopaków pracuje w ciągu tygodnia mhm. i wiesz, im opuszczają albo są mega zmęczeni. Ja akurat mam ten komfort, że mogę sobie weekendami pracować, a cały tydzień być na sali, w ciągu dnia zregenerować się, przespać się y, i wiesz, iść normalnie na drugi trening. A niektórzy chłopacy idą wiesz z pracy na trening, albo z treningu do pracy od razu, więc ciężko też to też, też połączyć. Więc Pamię wolę taki tryb życia, jaki ja mam, że weekendami pracuję na nocki i w tygodniu normalnie mogę sobie trenować. Pamiętasz swój pierwszy trening? Ile miałeś lat? Pamiętam, ja miałem 20 chyba coś. Czy 19, nie pamiętam. Ale pamiętam, jak mnie mój przyjaciel, teraz mieszka dziś na Wyspach, ale zabrał mnie na trening do takiego Mariusza Kurka w Olsztynie, do Domu Dziecka, bo prowadził w treningi w Domu Dziecka, serdecznie pozdrawiam Mariusza i to był taki mój pierwszy właśnie trening sztuk walki. I co, od razu złapałeś ja, ja, już byłem taki, ja już byłem taki kurczę zawadiaka taki, że wiesz, że, że biłem się na solówkach w szkole. Tylko trzeba było teraz to pobudzić, trzeba było znaleźć te miejsce, gdzie mogę, gdzie mogę się wyładować w sportowym, w sportowym trybie. I to było jeszcze przed Warsaw Shore? Tak. No a potem... Y to było zaraz przed Warsaw Shore, mm -hmm. bo potem wyprowadziłeś się do Warszawy i zacząłem tutaj tronować. No i potem cały program, popularność i myślisz, że jakbyś mógł cofnąć czas może inaczej, jakbyś cofnął czas i byś inaczej wybrał, to byłbyś gdzie indziej teraz? Sportowo na przykład? Ciężko to określić. Jak kiedyś powiedziałem sobie, że już będę znany. Tak? Tak. I zawsze chciałem być w jakimś programie. Jak zobaczyłem, Warsaw, czy jak zobaczyłem ekipę z New Jersey, to jakby była powiedziała, że jak będzie tylko edycja polska, to pójdę tam. Nie? A że to, no jak kręciło to całą spiralę, to się potem po programie działo, dlatego jestem tu, gdzie jest to. No dokładnie, dlatego też rozmawiamy w końcu, nie? E, to prawda. A jakbyś e, miał powiedzieć, z kim chciałbyś się zmierzyć, to pewnie jest lista e, osób, która <noise> jest długa, Jest długa. Ale pierwsza osoba na myśli to, co bomba? Tak, tak najbardziej. To jest, to jest taka za przepraszam, to jest taka szata, taka zawisna, znaczy zawisna, to jest taka bez jakichkolwiek zasad. To jest, taka, to jest taki kurde typ człowieka, bez jakichkolwiek zasad. A co takiego ci zrobił personel? Nie chcę gadać, nie chcę już gadać, bo już tyle, 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 tyle sporo razy to o tym mówiłem. Nie chcę gadać, o co się kurde zaczął gadać, pisać mi do mnie, kurde głupie wiadomości. Chłopak, już go tam, go tam pocisnęli za to, ale no, nie chcę też gadać, ale e, mam nadzieję, że jak najszybciej wróci, że zbierze się na tyle odwagi, odbębni to, co ma odbębnić więzienie i, i normalnie wróci do, do walk, e, a nie ciągle jakieś wymówki, uciekanie do Dubaju. E, I mam nadzieję, że odbębni to, co ma odbębnić i skrzyżuje w końcu rękawice. A Ferrari? Dlaczego masz nim kosę? No to już się ciągnie bardzo długo tego no weekendu. Wiem, że raczej jestem pewnie na 90%, że nie stoczymy walki, bo jest po prostu psy, bo już to bym powiedział, Mówię to otwarcie, że jest po prostu ze psy i Nie chce tej walki. E, bierze sobie takich kurde chłopaczków, którzy, na których może zbudować sobie rekord. To, że on tam gadał i tak dalej w wywiadach, to bo tak samo było z Denisem. Tak samo było z Denisem. Denis mnie zaczepił, a on myśli, że jestem zwykłym chłopaczkiem, którego, którego może tam cisnąć i tak dalej. Odbiłem piłeczkę. I, i jakbyśmy grali w ping ponga takiego, takiego przysłowego, prawda? Więc y, to wszystko on, on to nakręcił. A, A ja jestem takim chłopakiem, że, je, e, że ja nie będę czekał, aż naplują mnie w twarz, tylko ja od razu odpowiadam. To czekamy na walkę. Mam nadzieję, mam nadzieję, tylko ja, ja, ogólnie ja się, ja powiedziałem ostatnio w wywiadzie, że, że ja się nie boję go. Ja się po prostu go nie boję. Ale przyjdzie już taka, pewnie przyjdzie taki moment, że te, te, skrzyżujemy te rękawice i stoczymy ten pojedynek. A jeżeli chodzi właśnie o Denisa, którego wywołałeś, no to teraz y, słyszałeś chyba o tej akcji z y, odwołaniem walki. Tak, właśnie dzisiaj chciałem się spytać, się spytać Daniela o co chodzi. On powiedział, że to bardzo długa historia, y, ale że nie będzie tej walki. Szkoda. Szkoda, bardzo szkoda. No i jak ty w ogóle oceniasz takie zachowanie? No z drugiej strony nie wiem, co nam się stało, bo się nie zagłębiałem w ten, w ten problem i w, tej, w, te, w te odwołanie walki. Ale no szkoda, bo zresztą wie, że ta długo, długo by ta walka nie potrwała. To mi się skończyło w pierwszej rundzie. Denis ma jaką formę, jaką ma. <grym> e, więc ja to już powiedziałem, że ja chyba byłem takim motywującą, motywującą osobą, e, że, że do mojej walki trenował. A teraz mu chyba tylko zależy na pieniądzach. Ale to nie jest tak, że tak jak on tłumaczy, że faktycznie miał tą kontuzję i gdzieś tam nie mógł trenować? No zrobił, no to co, no ale to no, wiesz. I teraz nawet gdyby przystąpił do tej walki, to jak po zerwanym więzadle można po tak szybkim, po tak szybkim czasie wrócić po prostu do treningów i, a co lepsze, do walki? Muszą powinien z pół roku mieć takiej rehabilitacji e, i trenowania jakiegokolwiek. Mój kolega miał e, zerwane więzadła, to on dopiero po półtora miesiąca zaczął normalnie chodzić i funkcjonować. A gdzie jeszcze, a on kiedy miał kurde te zerwane więzadło? Przed wakacjami? No to ile razy minęło? Ale jak go wypowiadasz się o nim, to już masz takie, widzę, taki szacunek większy chyba. Czy znaczy, ja nie mam do niego szacunku, bo też mi ciśnie, ale tylko wiesz, teraz gdzieś tam się uciszył, nic nie mówi do mojej osoby, to dlaczego ja mam go obrażać? Ja powiedziałem, że jeżeli ktoś mnie będzie obrażał, to ja nie będę też, kurde, wiesz, stał w miejscu i udawał, że nic nie słyszę albo nic nie widzę. Ja jestem taką osobą, że ja się odezwę. Trenujesz razem z Denisem, ale innym Labrygom? <grym> nie, nie wypowiada się na ten temat. Nie no wiem. Nawet jest, nie zadałam pytania. Jest, jest, kolega, jest kolega, to jest mój kolega z sali, nie wypowiada się na ten temat, to jest, jego, to jest jego sprawa, jego decyzja, zrobił to zrobił, zrobił jak chciał, dlatego ja się nie wpierdzielam w czyjeś życie, więc nie chcę się wypowiadać na ten temat. Są poza walką y, projekty, w których, teraz, w których teraz się angażujesz najbardziej? Mieliśmy teraz taki, mieć fajny projekt w Hiszpanii, ale z racji tego, że e, część osób nie mogła mo, z, inf, z influencerów, e, przekładamy ten wyjazd w e, dużo lepsze miejsce. dużo lepsze miejsce. E, więc e, mamy lecieć do Miami. Mieliśmy mieć ten projekt w Hiszpanii. E, planowo lecimy do Miami na sylwestra, więc 27 grudnia jest wylot, tak więc. Zmiany na lepsze. E, tak więc mam nadzieję, że ma być w listopadzie w Stanach, potem znowu w grudniu, tylko że nie umierać. No to zdecydowanie, no i może się potem przeprowadzić jeszcze. No ale chyba by te skliniki widzę jednak. No to znaczy powiem. Ja ci powiem tak, ja, ja trenuję cały czas. E, teraz mi się kończy, kończy kontrakty, bo mam no, kontrakt jeszcze na jedną walkę. E, Planowo. Przedłużamy ten kontrakt, zobaczymy, jak to dalej będą trwały rozmowy. Tak więc ja jestem otwarty na propozycje. pewnie zostanę w fejmie, ale mówię, no, chciałbym, chciałbym, mówię, mieć systematyczne walki. Nie to, że zawalczę raz, potem kurde, ponad pół roku przerwy, zawalczę kolejny raz. Chcę mieć te walki ułożone systematycznie. Nie chcę już czegoś takiego, że. Się, ktoś mówi mieć taką długą przerwę, bo ja wtedy, kurde, wie, zaczynam sobie, no nie będę kłamał, ja zaczynam sobie imprezować, bo wtedy czuję, że nie ma, jak to się mówi, wiesz, takiej motywacji do do, do, do tej do, do, do walk, tak, ale mówię, dostaję tylko telefon, wiem, jak na przykład mam walkę ustawioną, mam walkę ustawioną, to wtedy, kurde, trenuję cały czas, a wiesz, jeżeli ja nie mam walki, czuję, że mam wolne, tym bardziej, że teraz były wakacje, no to, wiesz, aż się chce gdzieś wyjść, nie chce siedzieć w domu, chce gdzieś się wyjechać, Yy, więc no mówię, no to wtedy to robię. A jeżeli wiem, że mam walkę, zapinam, zamykam zamek i trenuję cały czas. Nie. Tak chociaż, też... chociaż przez pryzmat tego yy, i fame wie o tym, że może na mnie polegać i wie o tym, że może na mnie polegać, bo wie, że też yy, biorę, biorę walkę. Jak to się mówi, raz do skoku, zaraz za do mnie alan bierzemy, czy bierzesz walkę. Mówię, tak, bo ja nie odmawiam walk. Ja nie odmawiam walk. z, tak, tak, z takim zawodnikiem, że nie odmawiam walk. Tylko nieraz też yy, okres przygotowawczy powinien być nieco dłuższy. Ty właśnie też mówiłeś o tym, że czekasz na telefon, nie? więc fajnie byłoby, gdyby jednak ty, gdybyś miał właśnie ten harmonogram, o Tak, powiedziałaś... właśnie o to chodzi. Wiem, że dużo zawodników, na przykład z Sejmu ma, na przykład już w kontrakcie, że na przykład tego i tego dnia, czyli tego, na, tej, na, tej, na tej gali się bije z tym z tym zawodnikiem. mają dłuższy okres przygotowawczy na danego zawodnika. Mi na przykład teraz się znowu zawodnik zmienił, bo miałem się być z kimś innym, a zmienił się na dużo, 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 dużo lepszego, dużo lepszego. I wiesz, i z drugiej strony 6 tygodni to jest, Sądzę, że to jest też troszkę przymało na takiego zawodnika. No ale zrobię, zostawię, jak to się mówi przysłowiowe to serducho w klatce. Naprawdę, teraz zostawię serce. Położę wszystko na jedną kartę. Przeniosłem swój wyjazd ze Stanów, gdzie to były moje marzenia. Przeniosłem ten wyjazd na listopad. Odwołałem, przeniosłem wyjazd do Hiszpanii. Odwołałem go. Mam teraz bite sześć tygodni zapierania. A I czujesz... postawia, stawia wszystko na jedną kartę. A czujesz się przez fejm niedoceniony? Tak. Czuję się niedoceniony. Co sądzisz, to zmieniło? Bo, tak. bo wiem, że moje walki satysfakcjonują yy, ludzi, i wiem, że jestem w stanie swoimi walkami nacieszyć oczy, o, oczy widzów. Więc nieraz też chciałbym z danym zawodnikiem się bić. No to, to dziś tam, kurde, się, się ucieka od tej walki. Ale to z czego to wynika? No jesteś lubiany, no bierzesz te jestem, walki no, i tak dalej. Jestem lubiany, biorę walki. fejm może na mnie polegać no Ale no, nieraz po prostu czuję się taki, kurde, wiesz, nie, nie, niedoceniony. Nie? To jeszcze zapytam cię o opinię na temat y, tego, co się dzieje z y, Szeligą. Chuję posunięcie. Chuję numer, chuj posunięcie. To jest taka moja opinia. Zresztą nie tylko moja. Ale cóż jest tyle kobiet, jak to się mówi na, 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 na świecie. Na no, akurat wysokuje na trenera, tak? Wiesz, Artur też gwóźdź wyrzucił go, jak to się wyrzucił. No, podziękował mu za współpracę w Artnoxie. No, też pewnie pod naciskiem innych chłopaków, tak. Zasłużył sobie na to? No, sądzę, że tak. Są A to, te że... przeprosiny myślisz, że są szczere? Bo ostatnio wystosował takie. Więc to ja nie jestem taki internetowy. Ja nie mam czasu siedzieć no, i oglądać te wywiady. Yy, jedyny kurde chłopak, który. Ale go teraz akurat nie ma, jest Dawid Walasek, który, z, którym, z którym mieszkam, ale teraz nie ma, bo szykuje swoją galę DWM Fight Night, która się odbędzie 23 września w Białogardzie. Również tam będzie, będzie dużo wspaniałych gości, więc serdecznie zapraszam na, na tą galę. Tak. Nie, nie Jeżeli nie, nie, jestem, nie jestem, mówię na bieżąco w, w świecie internetu, bo nie na to czasu, ja mam swoje życie. Jedyne, jedyna osoba właśnie to jest Dawid Walasek. E, która siedzi cały czas ogląda wywiady i tak dalej, więc nie ma go teraz ze mną. E, a jak coś potrzebuje, coś potrzebuje się dowiedzieć, to dzwoni do niego, bo to jest taka osoba, która, e, która wie wszystko tak naprawdę, bo on cały czas ogląda wywiady, on wszystko wie. A często jesteś zaczepiany na ulicy albo gdzieś tam na mieście przez ludzi? Tak, no cały czas gdzieś, gdzieś tam się pokazujemy, e, tak samo teraz mamy, te, co weekend mamy kluby e, ze Skulakiem, ze Sequento, jeździmy po tych klubach, prowadzimy imprezę, e, gdzieś wychodzimy do centrum handlowego, gdzieś jest większe skupisko ludzi, tak na przykład teraz pod Niuansem, tam jest dużo ludzi, nieraz pójdziemy na jakiś spacer, gdzieś się przejść, no to jest, zaczepiają ludzie i robimy te zdjęcia. No i właśnie wszyscy są mili pewnie, no bo nie, doświadczyłeś w ogóle kiedykolwiek hejtu takiego realnego? Teraz w kur, zawsze w, 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 w taki mało lat. Podbił normalnie po zdjęcie, chciał zrobić e, zdjęcie, a nagrał filmik i potem go wrzucił do internetu z nie? I wiesz, i, i no bardzo bardzo słabe posunięcie, ale powiedzieli mi tam ludzie, że to jest e, Pato Streamer, tak więc e, m, szkoda, że takie, coś, że takie dziecko ma dostęp do internetu, nie? Nawet nie wiem, ile on ma, ma lat, ale szkoda, że taka, taka osoba ma dostęp do internetu. Zresztą gdzieś go karma zaraz sięgnie, albo ja go trafię, gdzieś go na mieście, dostanie takiego liścia ojcowskiego, że, że, że po prostu może się oduczy. Czyli zirytowało Cię to? No, ale nie tylko mnie, no wiesz, chodził z gazem, z gazem normalnie pieprzkołowym lub cika ludzi, o to nagrywał. Mhm. Więc wiesz, no powinien dostać, dostać karę. No powinien. Powinien, zdecydowanie. No a jeżeli chodzi o, o ten hejt, no bo właśnie mówię, mówiłam o tym realnym e, środowisku i świecie, że tego raczej no, nie dotykać w realnym świecie, bo mało kto ci do podejścia. Znaczy nie, nie, Ci, ja zbieram hejt, ja zbieram hejt. Ale to w internecie pewnie. No tak, no bo ale, nikt już ale tak, nie ale do ciebie. Ale, tak na, ulicy, ale tak, na, tak na ulicy to to nie. No właśnie. Przeważnie ludzie podchodzą, uśmiechają się, zagadują, kiedy walka kiedy kiedy będę, na przykład, w danym mieście czy coś no to czy piszą do mnie ale nie ale nie tak tak, tak jakoś nie zbieram jakąś twarz o twarz tu nie wyzywają mi ludzi na mieście bardziej właśnie podchodzą uśmiechają się na twarzy e, i, i robią sobie zdjęcie zagadują no a w internecie znowu jest ta tendencja jak wszyscy wiemy, wiemy że tam jest pozwolenie nie tak tylko że jak to... ja patrzę wchodzę na dane konto na instagramie no to tam z 20 30 obserwujących, zero zdjęć, to są tak tacy typowi właśnie hejterzy. To są tacy przeważnie ulanek, jak ja mówię, ulanek kurde, przed tym kurde Siedzą przed tym, przed tym monitorem, przed tym internetem i tylko komentują, a może temu pocisnę, a może temu pocisnę, wiesz, i cisną i myślą, że, że to jest fajne, wiesz, komu pocisnąć w internecie z 20 obserwującymi z 0 zdjęciami na profilu. Jak sobie radzić z hejtem? Ja to w bo wiem, że taka osoba żyje, żyje moim życiem, ma Nudne swoje życie, i dlatego siedzi właśnie przed tym telefonem czy przed monitorem i komentuje zdjęcia. I komentuje posty i tylko czeka na daną po, żeby się danej osoby potchnięcie czeka, aż, tylko, aż, aż się właśnie tylko potchnie. Jaką radę dałbyś sobie młodszemu? Jakbym był młodszy? Tak. Jeszcze, jeszcze więcej, że jest czerpać życia i żyć życiem, mi się cieszyć, że, że, że mam coś zjeść, mam. Chcą jeździć, mam gdzie mieszkać. Bo niektórzy ludzie mają naprawdę przyjemne w życiu, e, a niektórzy mają na przykład bardzo dużo, ale chcą mieć jeszcze więcej i już, kurde, nie doceniają, do nas osoby nie doceniają tego, co mają. I po prostu cieszy się życiem, że jest się zdrowym, że, że mówię, że, e, że dziś mają okazję wyjść, gdzieś pojechać. Takimi małymi rzeczami, które na co dzień ludzie nie dostrzegają takich małych rzeczy. I tym pięknym akcentem dziękuję Ci za rozmowę, Alan i czas. Bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim. Pozdrawiam. Do zobaczenia w piątek w Bydgoszczy, a w sobotę widzimy się w Wildze. W najbliższy czas.